Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? Wszechświat nie jest. Więc witam, to jest prezentacja Sigmy. Tak pokrótce omówiłem sobie jego zdolności, więc tak, jego podstawowy atak to są te hipersfery, te dwie kulki analne, które tutaj widzicie. Rzuca on je dwie na raz, lecą 20 metrów, łącznie tak mogą się odbijać, jak widzicie. Zadają naprawdę przyzwoity damage. I przy niebezpośrednim trafieniu, o proszę, jak widać, troszeczkę przyciągają cel. Tak w grze tego nie czuć, ale... Znaczy, czasem czuć, zależy kim się gra, ale nawet czuć. Więc tak, drugim atakiem, w sensie, to była jego zdolność podstawowa, tak? Pierwszą zdolnością jest tarcza, proszę bardzo, tarcza eksperymentalna. 1500 punktów wytrzymałości ma ta tarcza. No i można ją sobie rzucać, proszę bardzo. O, proszę, dowolnie, w każdym momencie można sobie ją schować do kieszeni. Bardzo fajna rzecz. Kolejna zdolność to jest... Tak zwane, już mówię jak to się nazywa profesjonalnie, chwyt kinetyczny pozwala nam wchłaniać obrażenia, które lecą w nas, tak? Tutaj widzicie, mam 404 zdrowia, on ma 400 zdrowia tak normalnie. Tylko te roboty zadają bardzo chujowy damage, dlatego nie zabrałem go dużo. Spróbujmy jeszcze raz. O, proszę. No, teraz mam 413, dobra, widzicie. Kolejna zdolność to jest akrecja, tak? Tak, akrecja. Czyli taki wielki kamień, który zadaje całkiem przyzwoity damage. Nie pamiętam na jakim jest on poziomie, nie chce mi się sprawdzać. I tak, im dalej rzucamy ten kamień, w sensie im z dalszej odległości, tym może powalić wroga na dłuższą jednostkę czasu. Podstawowo, dosłownie on, jeżeli rzuciłby na przykład tego robota stąd, to on praktycznie dostanie damage i się tak na chwileczkę przewróci, ale on od razu wstaje. Stąd natomiast, na przykład sekundę będzie leżał. Stąd to jest chyba 20 metrów w tym miejscu, tak, 20 metrów. Będzie leżał około 3 sekundy, proszę. Do tego to odpycha, więc ten robot w tym momencie spadnie się zabił, ale wiecie o co chodzi. Jeszcze raz przetestujemy sobie tą zdolność. Zdechnij. O, proszę bardzo, 20 metrów w tym miejscu. Rzucamy sobie w robota. Przewrócił się, wstał, ale umarł. Spadał. Więc, proszę bardzo. I ostatnią zdolnością jest jego super zdolność. Która, proszę bardzo, podnosimy naszych wrogów, zadajemy im 50 punktów zdrowia. Po padnięciu tych wrogów, oni dostają połowę maksymalnych punktów zdrowia. Czyli jeżeli ktoś ma 100 HP, to dostaje 50. Tak, jeżeli ktoś ma 100 HP bazowo, to dostaje 50. Jeśli ktoś ma 200, 100. Prosta matma. Jeszcze spróbuję raz ją wam pokazać. Tutaj proszę bardzo, jeszcze raz akrecja prosto w ryj. Jak widzieliście, przewrócił się, ale wstał. Maksymalnie ta akrecja może przewrócić na 3 sekundy, z tego co wiem. Tylko nie pamiętam pewnie odległość. A, co jest fajne w Sigmie, to to, że jak widzicie, on ma 400 HP, z czego chyba 100 jest tarczą, czyli się odnawia. Czyli jeżeli zostanie nam 100 HP, to odnowi nam się ta tarcza. Czyli doda nam do 200 HP. Całkiem fajne. Tutaj jeszcze próbuję załadować tego ulta. Ta tarcza może sobie stać, ona jak zostanie zniszczona, spróbuję to zaprezentować. Jak ona zostanie zniszczona, to ona wróci do nas, będziemy mieli na nią cooldown. Jeszcze sobie parę, o. Dobra. A teraz się tam robot przewróci. Gin, kurwa, dobra. Ta tarcza, jak widzicie, się powoli niszczy. Jeszcze raz pokażę tego ulta, proszę bardzo. W tym momencie możemy też w nich strzelać, żeby zadać im większy damage. Jak widzicie, stracili połowę punktów zdrowia plus te 50 za samo podniesienie wroga. Teraz możemy ich po prostu dokończyć podstawowym atakiem. Fajnie się też ta umiejętność, na przykład, nie wiem jak to powiedzieć,
fajne się combo robi na przykład z Hammondem, on rzuca te swoje kulki, oni w nie wpadają. Z Doomfistem też, oni zaraz po uderzeniu w ziemię, Doomfist spuszcza na ich meteor. Z Reaperem też całkiem zaraz po spuszczeniu w ziemię i tak dalej, i tak dalej. Z Zarią też nawet się fajnie kombi. Z Genji mnie za bardzo. Nie chce mi się nagrywać filmu o tym, kto go kontruje. W sensie właśnie chcę nakręcić film, w którym powiem i pokażę, które postacie są najlepszą kontrą na Sigmę. Nie chce mi się robić filmu o tym, kto jest najlepszym combo, bo takich filmów jest mnóstwo. Ale natomiast nagram ten film o kontrach na Sigmę, ale to chyba nie w tym tygodniu, to w następnym, tak? Bo dzisiaj jest piątek. Zrobię ten film, załóżmy. Nie wiem, no tak powiedzmy, że do przyszłego piątku ten film będzie. Jeszcze sobie raz rzućmy. Nie trafiłem. Tutaj widać, że on się przesuwa. Tak, strzelam tutaj lekko po prawej i on się odrobinkę przesuwa. Dobra, jeszcze raz zadanie specjalne. Proszę. Teraz jeszcze proszę, atak podstawowy i nie żyjecie. Dobra, to by była ta szybka prezentacja Sigmy. A, jeszcze ma jedną zdolność tak naprawdę pasywną, mianowicie, jak możecie tutaj zauważyć, Sigma lewituje. To jest akurat emotka, więc tutaj nie widać tego tak dobrze, ale mimo wszystko on cały czas lewituje, czyli no porusza się po prostu bez dźwięku, tak? O, proszę bardzo, ładnego tipoza nam jeszcze zrobił. I co jest głupie w Overwatchu, to że postacie lewitujące i tak wpadają na przykład w pułapkę Junkrata. Nie wiem, może w końcu zrobili, żeby nie wpadało się, bo się lewituje, tak? Więc ta pułapka teoretycznie nie ma prawa cię na tobie zadziałać. A na przykład tak Zenyatta lewituje i Sigma lewituje, to te postacie mogłyby nie wpadać w tego trapa. To by było naprawdę użyteczne. To by było na pewno duże. To byłby buff, to byłby niezły buff. Ale no cóż. Dobra, w takim razie to by było na tyle z prezentacji Sigmy. No i tyle, tak? Wracamy sobie tutaj do streama. Jeszcze sobie jednego ulta odpalę. Proszę bardzo, podnoś się.